Cześć, z tej strony Luiza. Witam Was serdecznie na naszym kanale w nowym formacie. Co miesiąc będziemy przeprowadzać przegląd prasy branżowej. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co słychać w Twoim niezbędniku Komputer Świat, CD Action oraz PC Format. Zapraszam. Zacznijmy od PC Format. A co w nim? Nasz monitor Acer XB280HK był częścią platformy testowej, na której przetestowano płyty główne dla procesorów AMD. Serdecznie zapraszam Was do sprawdzenia tego artykułu. Chromebooki stanowią już 21% sprzedawanych komputerów na całym świecie, dlatego redakcja PC Format postanowiła przetestować 3 modele komputerów bez Windowsa. Testów doczekał się nasz Acer Chromebook 14 CB314. Ma on 14-calowy wyświetlacz, dzięki czemu zaraz po wyjęciu z opakowania możemy z niego korzystać. Ma dodatkowo dotykowy ekran, no i otrzymał ocenę 4 na 5. Dla lubiących historię ciekawym artykułem na pewno będzie też materiał o prapoczątkach gier komputerowych. O tym, kiedy powstała pierwsza gra, jak ewoluowały i kiedy na dobre zagościły w naszych sercach. Ciekawym artykułem jest też historia Windowsa, tego pierwszego. Wiecie, że powstał 20 listopada 1985 roku? Przechodzimy do kolejnej gazety. W Twoim niezbędniku Komputer Świat pojawił się świetny artykuł Najlepsze programy dla graczy. Artykuł podzielony jest na kilka najlepszych aplikacji według redakcji, a ja przedstawię Wam najlepsze aplikacje według mnie. GOG Galaxy to platforma polskiego producenta, która umożliwia nam zakup gier i zarządzania ich biblioteką. Co ciekawe, jako jedna z nielicznych platform pozwala na zakup gier z licencją DRM-free, czyli bez zabezpieczeń antypirackich. Oznacza to, że takie gry po pobraniu na dysk możemy bez żadnych utrudnień zapisać na nośniku zewnętrznym i instalować na innych naszych urządzeniach. Co jeszcze z ciekawych programów? Multikonsola, a mianowicie RetroArch 1.7. Jest to aplikacja, która pozwala nam na granie w gry, które dostępne są tylko na konsolach. Okno gry można modyfikować, dlatego rozgrywka jest wciągająca. Ciekawą funkcją jest na pewno też integracja z serwisami streamingowymi i możliwość nadawania na żywo naszej rozgrywki. Epic Games Launcher następcą Steama? Według redakcji tak. To sklep i aplikacja do zarządzania grami stworzona przez twórców gry Fortnite. A co przyciąga graczy do tej aplikacji? Przede wszystkim możliwość pobrania darmowej gry do swojej biblioteki i to co tydzień. I przechodzimy już do ostatniej gazety. Co znajdziemy w CD Action oprócz przepięknej okładki? Bardzo dużo ciekawych materiałów. Jeśli jesteście zapalonymi fanami gier komputerowych, znajdziecie tutaj naprawdę bardzo dużo ciekawych recenzji. Moją uwagę przykuła recenzja Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint i zdradzę Wam w tajemnicy, że już niedługo na naszym kanale pojawi się film, w którym gram w tę grę. Także kliknijcie w dzwoneczek, aby go nie przegapić. Znajdziemy tutaj też recenzję mojego ukochanego Tritona 500, bo jak część z Was dobrze wie, jestem szczęśliwą posiadaczką tego modelu. Redakcja CD Action za jego dwie największe zalety uznała smukłą obudowę połączoną z estetyczną formą. Za jego wydajność odpowiada tutaj procesor Intel Core i7 8 generacji, a karta graficzna to Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB z Max-Q. Z takim połączeniem każda gra będzie nam świetnie śmigać. Triton 500 otrzymał też nagrodę CD Action Power. I na dzisiaj to już tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się nasza nowa seria. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawiać łapki w górę. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!